Nagrywania podcastów, czas start, ale właściwie od czego my mamy zacząć, co my musimy sobie przygotować? Możemy skorzystać z takich mikrofonów, jakimi dzisiaj się posługujemy, i byłoby super. Byłoby super też nagrywać je w wytłumionym studio, bo tutaj dźwięk ma największe znaczenie. Jakość tego dźwięku, w jaki nagrywamy, my dzisiaj nagrywamy na dynamicznych mikrofonach, profesjonalnych, natomiast. Cały ten kurs jest też tak przygotowany, żebyśmy my mogli sami, każdy z nas, nagrać samodzielnie podcast i złapać z bakcyla. Może na mikrofony przyjdzie później czas, ale dziś telefon komórkowy pozwala nam na nagrywanie całkiem dobrej jakości podcastów i chciałbym Wam to teraz udowodnić, ponieważ teraz, jak słychać, mówię do mikrofonu, a za chwilę pokażę Wam różnicę. Ale różnicę z takim jeszcze kubkiem, ponieważ on będzie nam pełnił funkcję statywu i jeśli włożymy mikrofon w ten sposób do kubka, to mamy taki naturalny statyw, statyw, który pozwoli nam mówić wprost do mikrofonu znajdującego się tutaj na dole aparatu komórkowego. Ja teraz włączę tryb nagrywania i zrobimy szybkie porównanie. Czyli jak widzicie, Potrzebujemy telefon komórkowy, jakiś kubek. Dobrze się zaczyna, że nie potrzebujemy całego tego sprzętu. Dobrze pomyśleć o wytłumionym w miarę pomieszczeniu, żeby to nie była jakaś duża hala, ale jakieś w mieszkaniu znaleźć, może kącik, gdzie jest jakaś zasłona, żeby ona pochłaniała właśnie echo. No ale czas przystąpić do porównania. Więc teraz uwaga, włączyłem nagrywanie. Teraz jest wyłączony mikrofon dynamiczny, a mówię teraz do mikrofonu z telefonu komórkowego, ale właśnie w taki specyficzny sposób, że jest mikrofon skierowany w moje usta. Teraz będziecie słychać te różnice, ale posłuchajmy różnicy, gdybyśmy telefon położyli właśnie w ten sposób. I tak mówili. Albo co gorsza, byłby on gdzieś tutaj i teraz próbujemy nagrać dobrej jakości dźwięk. No nie będzie to możliwe. Więc pamiętajmy o tej zasadzie, żeby skierować mikrofon w stronę ust i posługiwać się najprostszą rzeczą, jakim jest kubek i możemy śmiało nagrywać nie tylko w pojedynkę, ale też wywiad, tak? Bo możemy postawić mikrofon po środku, zaprosić swojego gościa i na przemian mówić do mikrofonu i mamy świetny zestaw do wywiadów. Agata, spróbuj. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj, jak zwykle, zaskoczona nie wiem, co powiedzieć, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to jest świetny pomysł i naprawdę taki bardzo prosty. No i właśnie z takim patentem was chcę tutaj zostawić i przystępujemy do kolejnego odcinka, gdzie opowiem, jaką aplikację wybrać, żeby tym telefonem nagrywać już podcasty.